program ruchu oskrzydlający i wówczas znaleźli się pod szarą. Artyleria, to za artyleria, to już to póki. Excellenz Graf Igelstrein bawi u króla jego mości. Za chwilę ma powrócić. Pan ambasador tak wczesnej porze na zamku? Przybył dziś kurier z Petersburga z rozkazami najjaśniejszej imperatorowej. Jak przyjedzie pan Gietman Ożarowski, meldować natychmiast. Panowie oficerowie, proszę do mnie. Posłuchania dziś nie będzie. Wszystkie koszary, excellenz, zasypują takimi świstkami. Wierszyki układają. Miłe kompozycje. Owacje dla aliantów, co? Panowie czytali? Pan Gietman Ożarowski. Mes compliments, cher ami. Charmé de vous voir. Gorąco dzisiaj, panie Hetmanie. Mnie osobiście raczej zimno, excellence. Pogoda jakoś niepewna. No, na ogół znośna. Gdyby nie te wiatry. Te wschodnie. Te wschodnie, a? O. Wcale mi nie przeszkadzają, raczej zmiana temperatury wpływa na humory. A pan, panie Getmanie, lubi piosenki? Najnowsza. Niechaj się z Moskalem kuma hetman poli, a my szablon chcemy dobyć Polski wolnej. Zmykaj Igelstremie ze swymi soldaty, bo ci w naszym kraju tęgę spuści baty. Albo ty, hetmanie, będziesz stawał a mi, albo cię przepędzim razem z Moskalami. Zmykaj Igelstremie, powiedz Katarzynie, że dopóki żyję, Polska nie zaginie. Ej, oficerowie, Katarzyny sługi, już ta wolny wasze u nas czas nie długi. Szelmy i kultaje, chwyli kijanice, marsz do Petersburga, pora za granicę. Wiem, wiem, pan jest oburzony. Ktoś miał takie bezeceństwa komponować? Tak pan Gietman chciał powiedzieć, a? Czyż to warte uniesienia, votre excellence, smarkaterium? Żakowskie piosenki. Co? Co? To u was żakowska piosenka? Całe pańskie wojsko ją śpiewa! Pan jesteś odpowiedzialny! Dlaczego zwlekacie z redukowaniem żołnierzy? No już część regimentów rozpuszczono do domu. Dla reszty żołnierzy brak pieniędzy na żołd. A wszystkie te kwasy wynikają z niezapłaconego żołdu. Kwasy? Pan Gietman spiski nazywa kwasami. Od waszych patriotów z emigracji też idą kwasy. A z Drezna, od Kościuszki, też kwasy. I
imieniu najjaśniejszej imperatorowej. Żądam natychmiastowej redukcji wojska. Ostatnia chwila nadeszła. Rozwiązanie wojska odbierze nam resztę nadziei. Warszawa, Kraków, Wielkopolska, Litwa drżą w posadach. Dzieliński, Madaliński, Wojski gotowi są własnym życiem okupić wolność ojczyzny. Sprawiedliwi generałowie, ale ty, generale, jeden tylko zdolen jesteś porwać naród cały. Waszyngton Amerykanów. Wspominacie Amerykę? Mości panowie. Żołnierze Waszyngtona nie umieli chodzić w ordynku, ale w łachmanach swoich nosili oręż nad orężem. Poczucie równości obywatelskiej i niezmierzone pragnienie wyzwolenia. Tego oręża, tej wiary należy szukać i u nas. Od pana do chłopa. Na Bóg znajdziemy. Znajdziemy na pewno. Wracajcie do Polski. Gromadźcie broń i amunicję. I dopóki cały kraj nie będzie gotów do powstania, unikajcie zapalczywych działań. Bywajcie. Do zobaczenia w bratnich szeregach. Pod twoim naczelnictwem, generale. Melduję posłusznie, że to ostatnie powiaty. Zmniejszyć rację żołnierzom do połowy. Konią będzie lżej! Uważam, panie brygadierze! Panie brygadierze, delegaci z Warszawy od komisji wojskowej. Delegaci z Warszawy? Tak, panie brygadierze. Mundur. Prowadź, maść. Panie brygadierze, pismo z komisji wojskowej. Mości panowie, jestem dowódcą brygady. Żołnierzy mogę wezwać do walki. Nigdy do złożenia broni. Jako delegaci komisji musimy wypełnić rozkazy naszej zwierzchności. Poruczniku, zarządzisz zbiórkę. Rozkaz, panie brygadierze. Wydatków na utrzymanie wojska umniejszyć, a więc ciężarów zbytecznych oszczędzić, ileże odtąd granic Rzeczypospolitej najjaśniejsza imperatorowa postanowiła być strażniczką i niezawodną gwarantką
Najjaśniejsza imperatorowa Wszechrosji, jako gwarantka swobód i przywilejów Rzeczypospolitej, właśnie w niewyczerpanej swej dobroci miłościwie zezwala, aby zredukowane i rozwiązane działy Wojska Polskiego były włączone do szeregów armii rosyjskiej. Właśnie! Właśnie! Aby zredukowane i rozwiązane... Właśnie! 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 Nie daję maści żadnego pisma. Opowiesz wszystko generałowi Wodzickiemu. Będziemy musieli kluczyć. O, uważaj, waszmość. Widzisz? Zygzakiem się prześlizgiwać. Unikać potyczek, aby zmylić pogoń. Najdalej za tydzień będziemy w Kielcach. Tam zaczekamy na rozkazy generała Kościuszki. Bądź, waszmość, ostrożny. Pozwoliwać pan na sobie usłużyć? Służywać pani. Dziękuję.
Zdrawia się, panienkę. Takiego jeźdźca to bym rózgami kazała wychłostać. Zdejmujcie siodło. Kiedy jaśnie pan nie kazał siodła zdejmować. Biedny, zmęczony koń. Jak wypoczniesz i nabierzesz sił, zrzuć siebie tego potwora. A, to nieładne. Konia do takich brzydkich rzeczy namawiać. Aha, więc to pan jesteś tym szalonym jeźdźcem. I kandydatem do rózek. Nie wygląda miwać pan na brutala, ale jak można tak przemęczyć to biedne zwierzę? Jeździec jest równie zmęczony, choć niegodny widzę współczucia waćpanny. Zabraniam waćpanu dalszej jazdy, zanim koń nie wypocznie. No dobrze, a jeżeli mam pilną sprawę? To pójdziesz waćpan pieszo. Hej! Podciągaj popręgi, siodlaj. Widzę, że waćpan nie masz ani krzty dobrego serca. No, Haneczku, kończ już, jedziemy. Maniu! Znać pana nie chcę. A proszę koni nie przemęczać. Nie martw się, przyjacielu, odpoczniesz. Nie lubię tylko, jak mi się baby do żołnierki wtrącają. Pan ktoś już wyjeżdża? To zacz te damy. Ja się wylbę na dziecicka z Kojuszy. A ta młodsza to i siostrzenica z Krakowa. Gładka panienka. Daleko jeszcze do Krakowa? Musicie, waszmoście, z redukowanym wytłumaczyć, że zacisnąć pasa. Wy płacicie połowę żołdu. Obliczaliśmy, ile generała Wodzickiego to zredukowane wojsko kosztuje. Rozmieścić tyle chłopa po okolicy, żołd płacić, jakby wojsku służyli. To też, folwark za folwarkiem idzie. Sam Kopernik jakby żył, to by nie zliczył. Tyle grosza! Nie przeczę, że rekwizycje i kwaterunki wojsk moskiewskich zniszczyły wielu z was. Ale choćby dlatego musicie ponieść każdą ofiarę dla utrzymania naszych zredukowanych żołnierzy. Czyniłem, co mogłem. Ale przyszła chwila, że i mnie, Wodzickiemu, zabrano. Wzywam was, obywatele, abyście nie ważyli tej sprawy na rozum, a wzięli ją po prostu do serca. Żołnierz idzie na stokroć większą ofiarę w obronie ojczyzny. Musicie go więc własnym sumptem utrzymać. Panie generale, cel istotnie godny największej ofiary, ale czy aby nasza dobra wola i męstwo żołnierzy nie rozbije się o potęgę Rosji? Czy aby powstanie to nie będzie daremnym wysiłkiem? Obywateli, jeśli piszczałka wroga ma w którymś z was zagłuszyć wiarę we własne siły, to najlepiej zamknąć okno. Panie generale, wysłannik brygadiera Madalińskiego z pilną misją. Ości panowie, pozwólcie, zaraz wrócę. Mości rejencie, pisz wasz mość. Cechy krakowskie deklarują na utrzymanie wojska 200 dukatów. Siadajcie, mości rejencie. Piszemy. Ano,
dukatów. No i kupiectwo nie będzie gorsze. Pisz, wasz mość. Od blawatników 200 dukatów. 200 dukatów. Od winiarzy 250. A no, nie chuda para. Pisz, wasz mość. 50 dukatów. 50 dukatów. A no, u nas to jest trochę ciaśniej, lecz pisz się rejencie. Od szewcu 20 dukatów. 20 dukatów od szewcu. Mości, panowie. No to kawaler przywiózł radosną wiadomość. Madaliński rozwinął sztandar insurekcji. Idzie na Kraków. Kości rzucone. Kiedy się zaczęło, pisz, wasz mość, ode mnie złotych polskich 3000. 3000 złotych. Będziecie musieli, mości poruczniku, zawieźć tę nowinę pułkownikowi Ślaskiemu, aby na czas przysposobił Kosynyjów. Uważam, panie generale. Ty, mój rotmistrzu, ściągaj oddziały. I zadają brygadiera Marzeta. Uważam, panie generale. To jest. Kazik, to już 2 lata twego pyska nie oglądam. Nic się nie zmieniłeś, ale wyglądasz w tej kacabajce jak piercyk w zalotach. A niechże cię uściskam za tę radosną nowinę. A to się Biedroń ucieszy. Co, ta stara Ględa jest tutaj? Jest u mnie, czeka lepszych czasów. No to widzę, cała rodzinka znów w komplecie. W komplecie. Macie! Do izby, cymbale jeden. Wesoło tu macie, Biedroń, co? No, z tej muzyki to już wszystkie koty w Krakowie pozdychali. Rozbisor ma psił. Wasz mość, zobaczysz, jakiego mi se syna dochował. A sam przecie nie żonaty. Ano, z wyroku stwórcy bez udziału połowicy ojcem ostałem. Czy aby prawdę mówić? Bóg świadkiem. Pod Dubinką, kiedyś mi to z generałem Kościuszką Moskaliuką skórę znaczyli, patrz się na to w największym ogniu, jako że wróg wieś podpalił. Posłuchaj, że wasz mość, jako że wróg wieś podpalił. Patrzę, a tu jakiś smyk na moskiewskiej strzelbie okrakiem siedzi, porcięta podtrzymuje i wrzeszczy: brygada na koń! Brygada na koń! Brygada na koń! Złapałem go za koszulinę i z tego piekła wyniosłem. Teraz on mój. I choć krwi nie mojej, to edukacji ode mnie wziął. Czułem! Przywitaj się pięknie z panem porucznikiem Milewskim i do raportu. Panie poruczniku, melduję, że jestem Maciek spod Dubienki. Co Moskali chce walić, jak bęben wali. Już to asan bez rozkazu na podjazdy się wymykasz? Przyglądałem się, czy Moskale umieją bębnić. No i? Z takim bębnieniem to oni wojny nie wygrają. Ja bym dopiero im pokazał. Jest! Zgadza się! Jest! Jest! Ja to wszystko wiem, jak to pana porucznika kozaki obskoczyli. I żeby nie nasz rotmistrz, to by pana porucznika na kotlety posiekali. Pójdziesz, chłopcze, jeden. Przecież tatko opowiadał. Tatko nie o tym opowiadał. Jazda czyścić kapotem. Zawsze coś zmyśli. A wiecie, rotmistrz jakoś się zmienił. No, panie Boże, daj tej dziewczynie rozum i dobrą wolę, aby uszanowała afekt szlachetnego oficjera. Co, a sam pleciesz? Co nocy słyszę, jak ciężko wzdychasz, człowieka bojeść i bierze, że nic mu w tych afektach pomóc nie może. A nie wiecie, co to za jedna? No, żebym wiedział. Biedroń! Cóż to? Widzę, że miast wieczerze szykować. Gościa jęzorem częstujesz. Maciek! Kubki na stół! Przydałeś mi trochę, Kazi. Ale wigor za to jest, chłopie. O, jak ci się moja rodzinka podoba. Kiedyśmy to ostatni raz pili tak zacnego Węgrzyka? A właśnie, kiedyśmy to pili. Po zwycięstwie
Pod Dubienką, panie rotmistrzu, na cześć generała Kościuszki. Na cześć ukochanego wodza. Biedroń, cóż to Węgrzyn wam nie smakuje? Węgrzyn to zacny, panie rotmistrzu. Przypomniałem tylko sobie generała, żebym go dawno już nie widział, więc mi tak jakoś... Zobaczycie już wkrótce pana generała. No, spieszmy się. No to drogę. Z czym innego? Za nasze spotkanie. I naszą przyjaźń. Na śmierć i życie. Sprawiedliwie mówię, panie dziedzicu, że coś na wsi się dzieje. Ale co u diaska? Bo ja wiem, przecież mi nie powiedzą. Szepczą tylko, po chałupach się zbierają, o jakiejś rezurekcji gadają. Nie te same chłopy. O rezurekcji? A może to ksiądz proboszcz wielkanocne uroczystości zapowiada? Nie proboszczowa to robota inoświecka. Jakiś taki obcy po okolicy się włóczy i miarkuje, że on to wielmożnemu dziedzicowi chłopów podmawia. My to jesteśmy gotowi. Niech ino Kościusek zawola, a wszyscy hurmem puńcie na Moskala. Nie będziecie długo czekać. Was, Bartoszu, jestem pewien, ale czy inni pójdą z równą ochotą? Kości porocniku, patrzcie na tę glebę. Dobrze uprawiona. Dobrze zasiana. Ląda. Podać musi. Dla twego syna upatrzył. O, szkoda, że go nie mam. Byłby stryjkowi pięknie podziękował. Nie żartuj, wać panna. Niech się znudzi panieńskie próżnowanie. Jak się panieńsk przyjechał? To taki? No ten, co zawsze do jak się panienki przyjeżdża. Znowu? Tego jego mości wać panna przyjmiesz sama. Witam panią mego serca. Bać pan, widzę, na blędnego rycerza pozuje. Pa, rycerskość we krwi noszę. Jakoś tego nie widać. Ani z zamiarskiej prezencji, ani z koniowi dróg. Bać panna rada przymawiać innym. Bo mnie każdy chętnie nosi. Konia za uzdę prowadzić to nie sztuka. Ach, to może byś, bać pan, dosiadł tego oto baranka? Jakby ulał dla mnie. Jasiek, wyprowadź. Jaśnie, panienko, to ci Kaśka nie ujesz wyprowadź. Bać panna pozwoli, przypilnuje siodlania. A trzymaj się, bać pan, mocno.
Coś mi za częste wizyty tego jego mości. A niech się Hanka rozerwie. Zanudzi się tu u nas starych. Dla mnie taka niełaskawa. Wszak mnie miłuje. Szkoda, że bać pana nie zrzucił. Nie byłbyś tak pewnym siebie. No, jednym tom się już upewnił. Proszę mnie puścić. Znać bać pana nie chcę. Nikim nie myślę. Nie pytam o kim, tylko o czym. Myślę, o czym w tej chwili może śnić cioteczka. A ja myślę w tej chwili, jak bardzo bać panny miłuję. Co? Jak? Ładnie grasz, pani. Kochana cioteczka zasnęła. Właśnie. I obudziliśmy szanowną panią dobrodziejkę. Moja to wina, ale próbujemy grać na cztery ręce. Zawojował. Czarnego ich króla do niewoli wziął i za beniałostą poganem polskiego pacierza go wyłucy. Świn to prawdo, bo jakby z panem Jezusem rozmówił. Do kościoła. No a po co mos iść z kosą do kościoła? A no bo jak to powiadacie na to rezurekcję? Rezurekcję rzeklem. Sam pan generał Kościuszek będzie ją celebrował. Ja to nie przebieram, Bartoszu, czy insurekcja, czy rezurekcja. Wiem, że sprawa jest święta, więc trzeba iść. O, dobra gada. Cóż nie gadacie? Kto żyw, musi stanąć w obronie ziemi ojczystej. Generał Kościuszko, wolność wam przyrzekł. Abyście panom równymi się stali! Słyszę to! Dobrze powiedział! Dobrze powie! Jeszcze z kim? Chłopów mi buntuje i nieszczęście na dom sprowadzi! Gdybyś go lepiej znał, stryj... Nie chcę go znać! Znam tylko pana Kazimierza, któremu parol dałem. Na lożu śmierci przyrzekłem twojemu ojcu, że czuwać nad tobą będę. I oddam cię tylko człowiekowi zacnemu, a nie temu przybłędzie. A ja go... Miłuj. Co? Tego Mazęgę? I to pod moim dachem? Odwieziesz Hankę do matki. Dziękuję za gościnę. Sama pojadę. Hajno, pamiętaj się. Zlituj się nad swoją starą matką.
uszanuj sentyment pana Kazimierza. On ciebie tak miłuje. Dobry wieczór, bać pani. Dobry wieczór, bać pan. Co się stało? Bać pan na smutno? Nie. Stryj się dzisiaj źle czuje. Tak się cieszę, że jestem teraz bać pan. Jak to dzisiaj pięknie. Tak jak pierwszego wieczora. Śmiałaś się wówczas bać panna z moich snów. Mówiąc, że słowa klamią, że się je wypowiada często nieopatrznie. Nie mówię. Ależ, Haniu, są słowa, na które się czeka, dla których się żyje. Jedno twoje małe słowo, a padnę do nóg, stryjo. Nie uczynisz tego, baćko. Dlaczego? Nigdy bać pana do tego nie upoważniła. Nigdy? Nigdy? Nie, pan Janku, a zresztą nie pora. Cały kraj zbroi się, przygotowuje do powstania. Nie czas myśleć o sobie. A bać pan, nie zaciągniesz się? Ja? Iż się nie chcę. Dobrze, zaciągnę się. Ale musisz mnie pasować na swojego rycerza. Nie wiem, jak mam to zrobić. Ślubuję. Sprawy ojczyzny bronić. Ojczyzny bronić i ciebie zawsze milować. Wierności jej dochować. Wierności jej bać pannie dochować. Honoru rycerskiego strzec. Honoru strzec i ciebie wielbić aż do śmierci. Tak mi, Panie Boże, dopomóż. Tak mi, Panie Boże, dopomóż. Bożko. Nie zwlekaj. Wal do starego jak w dym. Panna ci. Łaskawa, no więc ją bies. Na drużbę się wpraszam. A nie zapomnij, a? Będę bardzo rad, panie pułkowniku. Pismo z Krakowa do pułkownika Ślaskiego. Daj, waść. No, chłopcy, nareszcie się zaczęło. Moskale dziś rano opuścili Kraków. Zwąchał widać lykoszyn, że na coś się zanosi i umknął chyłkiem, co? Tak, panie pułkowniku. A, bać pana brygadę naciskają co? Ze wszystkich stron. Oby tylko Madaliński zdążył. Właści pułkowniku, mogę zatem wracać już do Krakowa. A no wracaj, waść. I powtórz, coś tu widział. My jesteśmy gotowi. Witam waszmości. Widzę, że waszmość dziś lepiej się czuje. A co waści do mojego zdrowia? Proszę mi wizyt nie składać i chłopów nie podmawiać. A dziewczyny innemu przeznaczonej nie balamucić. Thank you.
Niebo! Spaczność! Na! Magnety! Otrzymaj się za moje jeden. Uciska, przynieś mu do zelonu. Wiem, zrychtujesz Boczeko. No pośpiesz się. Marcelin! Jestem na służbie, niech czeka. Aśka, co tam już paradę wlazisz? Wielemodny oficjerze, truchnę łateckie i zaro wróci. Powiedz te, że majster po skórę poszedł. Aha. Jak ją zlupi z Moskala, to mu tak podzeluje, że do śmierci nie znosi. Do szeregu skurcze byki! Kąd masz ten bęben? Wisiał sobie tam na kołku Moskali. Wisi. Myślę, nikt go nie pilnuje, więc mogą ukraść. Więc im wziął i schował, żeby nie ukradli. A że Moskal uciekł, więc został. Pluton do 100 000! Na kiermaszu jesteście przy wojsku! Co takiego? Jeszcze śnieg gotu? Wiesz, Kazik, może byś jednak sam poszedł. A tobie co u licha? Jestem zdrożony. Co to? Nie subordynacja? Janku, musisz poznać moją narzeczoną. Ładuj się w mundur. Ładuj się w mundur. Mój przyjaciel, porucznik Milewski. Miło mi poznać wać pana. Wieleń Kazimierz o nim opowiadał. Co za gala, aż blask bił od wać panów. Takiego zięcia sobie zawsze układałam. Zabawiaj, panie Kazimierzu, gościa. Pójdę przynaglić Acannę. Zbiera się dziś jak do ślubu. Słyszałeś? Jak do ślubu. Skąd znasz tę Janę? Anka ją bardzo lubi. Nareszcie, Hanuś, patrz. Znasz go przecie. O tylym ci o nim opowiadał. Toś to Janek, Janek Milewski. Towarzysz broni, porucznik brygady Madalińskiego. Szkoda, żeś mi przedtem nicować pan mnie nie mówił. Nie żałuj, masz teraz tym większą niespodziankę. Wać pan, jesteś oficerem Madalińskiego? Najlepszym jeźdźcem w brygadzie. Wiele straciłaś, Haniu, żebym was wcześniej nie zapoznał. To ja wiele straciłem. Nie będę ci zawadzał, przyjacielu. Wać panna pozwoli, że odejdę, mam pilne sprawy. Tu masz Janka. W polu pierwszy, a na pokojach ostatni. A może byś wać pan mimo wszystko został? Bywaj. Co mu się stało? Wyjechał zdrów i wesół, a wrócił? Wdzięczny jestem wać pannie, żeś mnie o swoim powrocie zawiadomił. Matce wać pan wdzięczny. Czyli tylko matce? Hanu. Nie wiem, czym zawiniłem. Spojrzeć nie raczysz. Zdaje się, wać pan. Może przybyły mnie w porę, ale sądziłem, że skoro jesteśmy po słowie... Jeżeli słowo chcesz mnie przyniewalać,
Ja? Bać pan? Szczęścia twego pragnę. Ja go życzę bać pan. Więc wierzysz mi, Hani? Wierzę, iż znajdziesz inną, godniejszą twego uczucia. Wnukom przekażę, żeby wiedzieli, jak to sam generał Kościuszko z Biedroniem rozmawiał. Pod Dubienką to było, pamiętam. Zatrzymał się przy mnie, bo pięknego miał gniadosza. Spojrzał i uśmiechnął się. Ano tysiące takich prostych żołnierzy, jak ja, stało, a przemówił tylko do mnie. A sam mi gębą do Moskali nie strzelaj, mówi, bo nie zabijesz. Więc pamiętam, wsiadłem na kozackie karki. Jadę, co koń wyskoczy. A karabin miałem nie nabity, więc myślę sobie, że w gębie jedyna nadzieja. A siła ich była. Podjeżdżam do pierwszego, mierzę i... Ha! Gębą uważacie, gębą. A kozak z konia i na lep. Mierzę do drugiego. Ale musiałem go tylko zranić, bo się tak zachmiał w siodle i uciekł. Mierzę do trzeciego. A ten od razu zwalił się jak kloda. I tak bym wszystkich położył za jednym zamachem, żeby mi tylko tchu wystarczyło w gębie. Tak rynek zapchany, tyle ochoty w narodzie, że aż się serce raduje. Masz wieści z brygady? O Madalińskim nie ma słychu, ale wysłano już manżeta, aby ścigał wykoszyna. Żeby się to już raz wszystko zaczęło. Cóż to, Biedroń? Domu wino wam nie pachnie? Panie rotmistrzu, to już nie doma. Piekło. Przeklinam te chwile, kiedy Maćka bębnić nauczył. A nie mówiłem, że sam nie poradzisz z chłopcem? Woli już bębna w domu niż babę. Gadasz właśnie, jakbyś już z niejednego pieca chleb jadł. No, jeść to ja. Ale mi się jeszcze nie udławił. Ale lekko tę materię sam traktujesz. Bo naprawdę nie warta turbacji. Z kobietą trza albo twardo, albo wcale. Biedroń, kiedyśmy ostatni raz pili. Pod Dubienką, panie burmistrzu. Za starą drużbę. Na śmierć i życie! Generał Kościuszko przyjechał! Na rynek! Na rynek! Na rynek! Na rynek! Na rynek! Kościuszko! Tutaj! Cech kraw, cech piekarzy! Proszę tu! Cech kotle! Pokój! Obywę! Nie ma miejsca! Na sali są tylko przedstawiciele cechów i obywatelstwa! Hej, a generał! Szko, gdzie będzie siedział? Siedział generał! A no tam! No to no my przy nim! Yeah!
byłem na wezwanie starszych narodów, by stanąć na czele kraju i wojska. Najwięcej od powszechnego nas wszystkich zjednoczenia zależy. Dlatego w obronie ojczyzny szlachcica i mieszczanina, chłopa i Żyda zarówno cenię. Przed się musimy wszelkich przesąb i wywyższeń, które synów tej ziemi dotąd dzielili. Wysiąc sobie musimy, że nie będziemy szczędzić żadnych ofiar, aby wyzwolić ziemię ojczystą. W lutniach i swarach Polska się nie ostoi. Nastał dzień, który wielką spuściznę ojców załamy, albo ją na ostatnią nędzę i szyderstwo oddamy. Ocalenie ludu jest najwyższym prawem. Niech więc wszyscy synowie tej ziemi pochwycą za oręż, a Polska będzie wolna! Za powszechną wolą nas wszystkich stanowimy, co następuje. Obieramy i uznajemy niniejszym aktem naszym Tadeusza Kościuszkę za najwyższego i jedynego naczelnika i rządcę zbrojnego powstania naszego. Naczelnik Kościuszko żyje! Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu narodowi polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samowładności narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi, Panie Boże, dopomóż i niewinna męko syna jest. No, i co dalej? Wszystkich mężczyzn, ekscelans, powołał Kościuszko pod broń. Nawet pańszczyźnianych chłopów. Zaczyna widać jak Waszyngton w Ameryce. No i cóż, panowie oficerowie, rozumiecie teraz, dokąd tom Madalińskiemu tak się śpieszyło? Wam by na szaraki polować, a nie na grubego zwierza. Wstyd pomyśleć. Eksans, ten Madaliński to czort nie człowiek. W dzień śpi, po nocy lazi. My jego za pruską granicę zagnali. Patrzysz, a on tuż za nami. Jak spod ziemi wylaz. Czary jakie, czy co? No my i czortom damy radę. Tormasow pójdzie wzdłuż pruskiej granicy. Rachmanow zejdzie im drogę pod Kielcami. A Ekesper uderzy z tej strony. Korpus Denisowa ściągnę z Wołynia i wszyscy ruszycie na Kraków. Zamknąć im drogę i zdusić. Obroni, obywatele! Samo wojsko nie podoła przy...
przemocy moskiewskiej. Każdy Polak musi dziś stanąć w szeregu. A czemuż to jeszcze nie wystąpiła Warszawa? A czemu milczy Wielkopolska i Litwa? My tu pierwsi nadstawiamy głowy. Na nas cała moc moskiewska spadnie. Tam pójdziemy na rosyjskie armaty. Tym! O! Na Kraków wali chwała moskiewskiego żołnierstwa. Rozbije się o mur naszych tak! Wracam do brygady, a że to na wojnie rozmaicie bywa, więc składam baćpannie służby powinne i podziękę za mile spędzone chwile. No i cóż baćpan jeszcze powiesz na pożegnanie? Chwilę te we wdzięcznej zachowam pamięci. Nieraz tak bywa, że rozstać się trzeba. Janku, po co te komedie? Rozumiem. Doskonale rozumiem, że w tym, co się stało, jest wiele, wiele mojej winy. Ale ja miłości wyrzec się nie potrafię. Miłości? Wielkie słowo. Chyba kilka słów niebacznie rzucono. Samaś mówiła, że nie pora myśleć o sobie. Janku. Kazimierzu, przysięgam na honor... Nie masz mości o honorze mówić. Hamuj się, mości poruczniku. Nie miejsce to ani pora na swary. Krzywdę baćpanna wyrządził. Baćpanna? Tak. Ja. Wasz mość przyrzekałeś, że szczęście moje zawsze mieć będziesz na względzie. Thank you.
fotelu, brygadierze. Czego? Pojmaliśmy dwóch jeńców. Prowadź. Wy z jakiego korpusu? Ja od Torbasowa. A ja od Rachmanowa. Umiesz prawdę mówić? Umiem, panie. Ilu was jest? Sotni sto. A ile sotni? Dużo. Za 20 będzie. A dokąd was teraz Tornasow prowadzi? Tak, panie. Pędzi. To i musimy iść. A korpus Denisowa daleko od was? Czart jego znaje. Już drugi dzień czekamy, a ich nie widać. Wyprowadzić. Porczyku, ruszysz do Krakowa z pismem do generała Kościuszki. Askaz. Daj Boże, zwyciężyć lub zginąć. Kompania! Marsz!
najważniejsi. Chyba ten gruby, to tak sycy. Nie, nie o to ten, no. Gadają, że to chłopski król. Moje wywiady przynoszą zupełnie co innego. O, uważajcie, widzicie? Tędy pójdzie główna linia ich natarcia. Mamy więc kolumny jegrów Torbasowa i Rachmanowa, kozaków Denisowa, strzelców Pustowalowa i huzarów Muromcewa. Nie mały to azar z naszej strony ruszać z taką garścią. Ale damy im radę. A korpus Denisowa? No właśnie, a korpus Denisowa. Idzie swojnia Denisowa. No więc co, że Denisow idzie z... Dlatego też musimy natychmiast uderzyć i nie dopuścić do połączenia się ich z Denisowem. Na drodze koniusza Racławice leży los insurekcji i przyszłość Rzeczypospolitej. Wymarsz ma się odbyć natychmiast, w spokoju i ciszy. Obywatelu brygadierze, wyślę szwadron dla zasięgnięcia języków. Pójdą drogą z Kalmierskiej w kierunku Działoszyc. Popiliście czy co, ubiam? Poruszczyku! Zamknij no im gębę, bo jak ja im zaśpiewam. Rozkaz! Obywatelu naczelnik pułkownik Ślaski z kocynierami. Na dożynki przyszli, czy co? Lon niosą obywatelu. Proste chłopskie serca i czarne ręce. Panie generale, wpadliśmy na polski podjazd. No i co? Roznieśli nas. Co za oddział? Madaliński. Madaliński atakuje? Ilu ich było? Pewnie kilka szwadronów. Możesz odejść. Jeśli Madaliński atakuje, to na pewno nie jest sam. Kościuszko? Poruczniku, wezwać oficerów na naradę. Przygotować wymarsz. Rozkaz, panie generale. Cóż, panowie, Kościuszko szuka spotkania. Proszę bardzo, my się nie uchylamy. Rozumie się, pewnie. Pewnie. A jednak nie zaszkodziłoby zaczekać na korpus Denisowa. Mamy ich jak na dłoni, na palcach polimanowa na cpne ich prawe szydło. Pułkownik Muromcew i Pustowalow, ruszamy do ataku.
Rachmanow wpadł w zasadzkę. Przygotować artylerię do obstrzału. Ogień na lewe skrzydło. Marsz! Piechota Łodzickiego wzmocni bataliony Zajączka. Thank you.
Artyleria poślewa skrzydło! Na pliczu! Brygada Walerijskiego! Dobra!
waszmość mówiłeś, że pragniesz mojego szczęścia. Daj mi. Bartoszu, od dzisiaj Wojciechu Głowacki. Placuję chorążym tego regimentu. Daj mi swą sukmanę, mości Głowacki. No dajże. Będę ją nosił do końca wojny, a znak miłości i poważania dla nowych obywatelów Rzeczypospolitej. Od blawatników 200 dukatów.
Od winiarzy 250. A no, nie chuda para. Pisz masz 50 dukatów. 50 dukatów. A no, u nas to jest trochę ciaśniej, lecz iść się rejęcie. Od szeptu 20 dukatów. 20 dukatów od szeptu. Ości panowie. No to kawaler przywiózł radosną wiadomość. Madeliński rozwinął sztandar insurekcji. Idzie na Kraków. Kości rzucone. Kiedy się zaczęło, pisz wasz mość ode mnie złotych polskich 3000. 3000 złotych. Będziecie musieli, mości poruczniku, zawieźć tę nowinę pułkownikowi Ślaskiemu, aby na czas przysposobił Kosyniego. Uważam, panie generale. Ty, rotmistrzu, ściągaj oddziały. I zadają brygadiera Marzeta. Uważam, panie generale. To jest. Kazik, to już 2 lata twego pyska nie oglądam. Nic się nie zmieniłeś, ale wyglądasz w tej kacabajce jak piercyk w zalotach. A niechże cię uściskam za tę radosną nowinę. A to się Biedroń ucieszy. Co, ta stara Ględa jest tutaj? Jest u mnie, czeka lepszych czasów. No to widzę, cała rodzinka znów w komplecie. W komplecie. Macie! Do izby, cymbale jeden. Wesoło tu macie, Biedroń, co? No, z tej muzyki to już wszystkie koty w Krakowie pozdychali. Rozbisor mnie przyjął. Wasz mość, zobaczysz, jakiego mse syna dochował. A sam przecie nie żonaty. Ano, z wyroku stwórcy bez udziału połowicy ojcem ostałem. Czy aby prawdę mówić? Bóg świadkiem. Pod Dubinką, kiedyśmy to z generałem Kościuszką Moskaliuką skórę znaczyli, patrz na to w największym ogniu, jako że wróg wieś podpalił. Posłuchaj, że wasz mość, jako że wróg wieś podpalił. Patrzę, a tu jakiś smyk na moskiewskiej strzelbie okrakiem siedzi, porcięta podtrzymuje i wrzeszczy: brygada na koń! Brygada na koń! Brygada na koń! Złapałem go za koszulinę i z tego piekła wyniosłem. Teraz on mój. Od waszych patriotów z emigracji też idą kwasy. A z Drezna, od Kościuszki, też kwasy. W imieniu najjaśniejszej imperatorowej żądam natychmiastowej redukcji wojska. Ostatnia chwila nadeszła. Rozwiązanie wojska odbierze nam resztę nadziei. Warszawa, Kraków, Wielkopolska, Litwa drżą w posadach. Dzialyński, Madaliński, wojski gotowi są własnym życiem okupić wolność ojczyzny. Sprawiedliwi generałowie, ale ty, generale, jeden tylko zdolen jesteś porwać naród cały. Waszyngton Amerykanów. Wspominacie Amerykę? Mości panowie. Żołnierze Waszyngtona nie umieli chodzić w ordynku, ale w łachmanach swoich nosili oręż nad orężem. Poczucie równości obywatelskiej i niezmierzone pragnienie wyzwolenia. Tego oręża, tej wiary należy szukać i u nas. Od pana do chłopa. Na Bóg znajdziemy. Znajdziemy na pewno. Wracajcie do Polski. Gromadźcie broń i amunicję. I dopóki cały kraj nie będzie gotów do powstania, unikajcie zapalczywych działań. Bywajcie. Do zobaczenia w bratnich szeregach. Pod twoim naczelnictwem, generale.
Ekscelenc graf Igelstrein bawi u króla jego mości. Za chwilę ma powrócić. Pan ambasador, tak wczesny i boże na zamku? Przybył dziś kurier z Petersburga z rozkazami najjaśniejszej imperatorowej. Wracam do brygady, a że to na wojnie rozmaicie bywa, więc składam bać pannie służby powinne i podziękę za mile spędzone chwile. No i cóż bać pan jeszcze powiesz na pożegnanie? Chwilę te we wdzięcznej zachowam pamięci. Nieraz tak bywa, że rozstać się trzeba. Janku, po co te komedie? Rozumiem. Doskonale rozumiem, że w tym, co się stało, jest wiele, wiele mojej winy. Ale ja miłości wyrzec się nie potrafię. Miłości? Wielkie słowo. Chyba kilka słów niebacznie rzucono. Mówiła. Janku, musisz poznać moją narzeczoną. Ładuj się w mundur. Ładuj się w mundur. Mój przyjaciel porucznik Milewski. Miło mi poznać bać pana. Wielki Kazimierz o nim opowiadał. Co za gala, aż blask bije od bać panów. Takiego zięcia sobie zawsze układałam. Zabawiaj, panie Kazimierzu, gościa. Pójdę przynaglić acannę. Zbiera się dziś jak do ślubu. Słyszałeś? Jak do ślubu. Anka ją bardzo lubi.
Nareszcie, Hanuś. Patrz. Znasz go przecie. O tylym ci o nim opowiadał. Toś to Janek. Janek Milewski. Towarzysz broni, porucznik brygady Madalińskiego. Szkoda, żeś mi przedtem nicować pan mnie nie mówił. Nie żałuj, masz teraz tym większą niespodziankę. Bać pan, jesteś oficerem Madalińskiego? Najlepszym jeźdźcem w brygadzie. Wiele straciłaś, Haniu, żebym was wcześniej nie zapoznał. To ja wiele straciłem. Nie będę ci zawadzał, przyjacielu. Bać panna pozwoli, że odejdę, mam pilne sprawy. Tu masz Janka. W polu pierwszy, a na pokojach ostatni. A może byś, bać pan, mimo wszystko został? Bywaj. Co mu się stało? Wyjechał z dróg i wesół, a wrócił... Wdzięczny jestem, bać pannie, żeś mnie o swoim powrocie zawiadomił. Matce, bać panu dziękuję. Czyli tylko matce? Hanu. Nie wiem, czym zawiniłem. Spojrzeć nie raczysz. Zdaje się, panie. O tylym ci o nim opowiadał. Toś to Janek. Janek Milewski. Towarzysz broni, porucznik brygady Madalińskiego. Szkoda, żeś mi przedtem nicować pan mnie nie mówił. Nie żałuj, masz teraz tym większą niespodziankę. Bać pan, jesteś oficerem Madalińskiego? Najlepszym jeźdźcem w brygadzie. Wiele straciłaś, Haniu, żebym was wcześniej nie zapoznał. To ja wiele straciłem. Nie będę ci zawadzał, przyjacielu. Bać panna pozwoli, że odejdę, mam pilne sprawy. Tu masz Janka. W polu pierwszy, a na pokojach ostatni. A może byś, bać pan, mimo wszystko został? Bywaj. Co mu się stało? Wyjechał z dróg i wesół, a wrócił... Wdzięczny jestem, bać pannie, żeś mnie o swoim powrocie zawiadomił. Matce, bać panu dziękuję. Czyli tylko matce? Hanu. Nie wiem, czym zawiniłem. Spojrzeć nie raczysz. Zdaje się, bać pan. Może przybyłby mnie w porę. Ale sądziłem, że skoro jesteśmy posłowie... Jeżeli słowo chcesz mnie przyniewalać? Ja? Bać pan? Szczęścia twego pragnę. Jako życzę, bać pan. Więc wierzysz mi, Hani? Wierzę, iż znajdziesz inną, godniejszą twego uczucia. Wnukom przekażę, żeby wiedzieli, jak to sam generał Kościuszko z Biedroniem rozmawiał. Pod Dubienką to było, pamiętam. Zatrzymał się przy mnie, a pięknego miał gniadosza. Spojrzał i uśmiechnął się. Ano tysiące takich prostych żołnierzy, jak ja, stało, a przemówił tylko do mnie. A sam mi gębą do Moskali nie strzelaj, mówi, bo nie zabijesz. Więc pamiętam, wsiadłem na kozackie karki. Jadę, co koń wyskoczy. A karabin miałem nie nabity, więc myślę sobie, że w gębie jedyna nadzieja. A siła ich była. Podjeżdżam. Panie generale, wysłannik brygadiera Madalińskiego z pilną misją. Ości panowie, pozwólcie. Zaraz wrócę.
Mości rejencie, pisz wasz mość. Cechy krakowskie deklarują na utrzymanie wojska 200 dukatów. Siadajcie, mości rejencie. Piszemy. Ano, to i kupiectwo nie będzie gorsze. Pisz wasz mość. Od blawatników 200 dukatów. 200 dukatów. Od winiarzy 250. Ano, nie chuda para. Pisz wasz mość. 50 dukatów. 50 dukatów. Ano, u nas to jest trochę ciaśniej, lecz piszcie rejencie. Od szeptu 20 dukatów. 20 dukatów od szeptu. Mości panowie! Ten oto kawaler przywiózł radosną wiadomość. Madaliński rozwinął sztandar insurekcji. Idzie na Kraków. Kości rzucone. Kiedy się zaczęło, pisz wasz mość ode mnie złotych polskich 3000. 3000 złotych. Będziecie musieli, mości poruczniku, zawieźć tę nowinę pułkownikowi Ślaskiemu, aby na czas przysposobił Kosyniewa. Uważam, panie generale. Ty, rotmistrzu, ściągaj oddziały. I za narodą brygadiera Marzeta. Uważam, panie generale. To jest. Kazik, to już 2 lata twego pyska nie oglądam. Nic się nie zmieniłeś, ale wyglądasz w tej kacabajce jak piercyk w zalotach. A niechże cię uściskam za tę radosną nowinę. A to się Biedroń ucieszy. Co, ta stara Glenda jest tutaj? Jest u mnie, czeka lepszych czasów. No to widzę, cała rodzinka znów w komplecie. W komplecie. Macie! Do izby, czym pan jeden. Wesoło tu macie, Biedroń, co? Z tej muzyki to już wszystkie koty w Krakowie pozdychali. Rozbisor mnie przyjął. Wasz mość, zobaczysz, jakiego mse syna dochował. Wracam do brygady, a że to na wojnie rozmaicie bywa, więc składam baćpannie służby powinne i podziękę za mile spędzone chwile. No i cóż baćpan jeszcze powiesz na pożegnanie? Chwilę te we wdzięcznej zachowam pamięci. Nieraz tak bywa, że rozstać się trzeba. Janku, po co te komedie? Rozumiem. Doskonale rozumiem, że w tym, co się stało, jest wiele, wiele mojej winy. Ale ja miłości wyrzec się nie potrafię. Miłości? Wielkie słowo. Chyba kilka słów niebacznie rzucono.
samaś mówiła, że nie pora myśleć o sobie. Kazimierzu, przysięgam na honor... Nie masz mości o honorze mówić. Kowal z pismem do generała Kościuszki. Askaz. Daj Boże, zwyciężyć lub zginąć. Pozwoliwać pan na sobie usłużyć? Służywać pani. Ja się panienkę. Takiego jeźdźca to mruzgami kazała wychłostać. Zdejmujcie siodło. Kiedy jaśnie pan nie kazał siodła zdejmować. Biedny, zmęczony kung. Jak wypoczniesz i nabierzesz sił, zrzuć siebie tego potwora. A to nieładnie.
konia do takich brzydkich rzeczy namawiać. Aha, więc to pan jesteś tym szalonym jeźdźcem. I kandydatem do rózek. Nie wygląda mi bać pan na brutala, ale jak można tak przemęczyć to biedne zwierzę? Jeździec jest równie zmęczony, choć niegodny widzę współczucia bać panny. Zabraniam bać panu dalszej jazdy, zanim koń nie wypocznie. No dobrze, a jeżeli mam pilną sprawę? To pójdziesz bać pan pieszo. Hej! Podciągaj popręgi, siodlaj. Widzę, że bać pan nie masz ani krzty dobrego serca. No Haneczku, kończ już, jedziemy. Maniu! Znać pana nie chcę. A proszę koni nie przemęczać! Nie martw się, przyjacielu, odpoczniesz. Nie lubię tylko, jak mi się baby do żołnierki wtrącają. Pan ktoś już wyjeżdża? To zacz te damy. Ja się wielbę na dziecicka z Kojuszy. A ta młodsza to i siostrzenica z Krakowa. Gładka panienka. Daleko jeszcze do Krakowa? Tego regimentu. Daj mi swą sukmanę, mości głowacy. No dajże. Będę ją nosił do końca wojny. A znak miłości i poważania dla nowych obywatelów Rzeczypospolitej. To zacny, panie rotmistrzu. Przypomniałem tylko sobie generała, żebym go dawno już nie widział, więc mi tak jakoś... Zobaczycie już wkrótce pana generała. No, spieszmy się. Drogę. Z czym innego?
za nasze spotkanie. I naszą przyjaźń. Na śmierć i życie. Sprawiedliwie mówię, panie dziedzicu, że coś na wsi się dzieje. Ale co u diaska? Bo ja wiem, przecież mi nie powiedzą. Szepczą tylko, po chałupach się zbierają, o jakiejś rezurekcji gadają. Nie te same chłopy. O rezurekcji? A może to ksiądz proboszcz wielkanocne uroczystości zapowiada? Nie proboszczowa to robota ino świecka. Jakiś taki obcy po okolicy się włóczy i miarkuje, że on to wielmożnemu dziedzicowi chłopów podmawia. My to jesteśmy gotowi. Niech ino Kościusek zawoła, a wszyscy hurmem puńcie na Moskala. Nie będziecie długo czekać. Was, Bartoszu, jestem pewien, ale czy inni pójdą z równą ochotą? Kości porocniku, patrzcie na tę glebę. Dobrze uprawiona, dobrze zasiana, ląda, podać musi. Yeah!
poskrzydlający i wówczas znaleźli się pod szarą. A artyleria, co za artyleria? Artyleria, któż to mówi? Ekscelans graf Igelstrein bawi u króla jego mości. Za chwilę ma powrócić. Pan ambasador tak wczesnej porze na zamku? Przybył dziś kurier z Petersburga z rozkazami najjaśniejszej imperatorowej. Jak przyjedzie pan Gietman Ożarowski, meldować natychmiast. Panowie oficerowie, proszę do mnie. Batel, brygadierze, do ataku! Polskiego pacierza go wyłucy. Świn to prawdo, bo jakby z panem Jezusem rozmawiał. Bartosów! A ty to nas ksiądz, prowost, puści z kosami do kościoła.
No a po co mos iść z kosą do kościoła? A no bo jak to powiadacie na to rezurekcję? Rezurekcję rzeklem! Są pan generał Kościusek! Będzie ją celebrował! Ja to nie przebieram, Bartoszu, czy insurekcja, czy rezurekcja. Wiem, że sprawa jest święta, więc trzeba iść. O, dobra gada! Słusznie gadacie! Kto żyw, musi stanąć w obronie ziemi ojczystej. Generał Kościuszko, wolność wam przyrzekł, abyście panom równymi się stali. Zbrzyda! Dobrze powiedział! Dobrze powie! Jeszcze z kim? Chłopów mi buntuje i nieszczęście na dom sprowadzi. Gdybyś go lepiej znał, stryj... Nie chcę go znać! Znam tylko pana Kazimierza, któremu parol dałem. Na lożu śmierci przyrzekłem twojemu ojcu, że czuwać nad tobą będę. I oddam cię tylko człowiekowi zacnemu, a nie temu przybłędzie. A ja go miłuję. Co? Tego Mazęgę? I to pod moim dachem? Odwieziesz Hankę do matki. Dziękuję za gościnę. Sama pojadę. Hajn, opamiętaj się. Zlituj się nad swoją starą matką. Uszanuj sentyment pana Kazimierza. On ciebie tak miłuje. Dobry wieczór, bać pani. Dobry wieczór, panie. Co się stało? Bać pan na smutno? Nie. Stryj się dzisiaj źle czuł. Tak się cieszę, że jestem teraz bać pani. Jak tu dzisiaj pięknie. Tak jak pierwszego wieczora. Śmiałaś się wówczas, bać panna, z moich snów. Mówiąc, że słowa klamią, że się je wypowiada często nieopatrznie. Nie mówię. Ależ, Haniu, są słowa, na które się czeka, na których się żyje. Daj Boże, zwyciężyć lub zginąć. Thank you.
nauczycielką, a tyś jej najpracowitszym synem. Kto więc ma Boga w sercu i sumienie, musi walczyć w obronie matki rodzonej. Dziwaty, albo ty hetmanie będziesz stawał a mi, albo cię przepędzim razem z Moskalami. Zykaj i Gielstremie, powiedz Katarzynie, że dopóki żyję, Polska nie zaginie. Ej, oficjerowie, Katarzyny sługi, już z powoli waszej u nas czas nie długi. Szelmy i kultaje, kpy i kijanice, marsz do Petersburga, pora za granicę. Jem, jem, pan jest oburzony. Śmiał takie bezeceństwa komponować. Tak pan Wietman chciał powiedzieć, a? Czyż to warte uniesienia votre excellence, smarkatery, żakowskie piosenki? Co? Co? To u was żakowska piosenka? Całe pańskie wojsko ją śpiewa! Pan jesteś odpowiedzialny. Dlaczego zwlekacie z redukowaniem żołnierzy? No już część regimentów rozpuszczono do domów. Dla reszty żołnierzy brak pieniędzy na żołd. A wszystkie te kwasy wynikają z niezapłaconego żołdu. Kwasy? Pan Getman z Piski nazywa kwasami. Od waszych patriotów z emigracji też idą kwasy. A z Drezna, od Kościuszki też kwasy. W imieniu najjaśniejszej imperatorowej żądam natychmiastowej redukcji wojska. Ostatnia chwila nadeszła. Rozwiązanie wojska odbierze nam resztę nadziei. Warszawa, Kraków, Wielkopolska, Litwa drżą w posadach. Dzieliński, Madaliński, wojski gotowi są własnym życiem okupić wolność ojczyzny. Sprawiedliwi generałowie, ale ty, generale, jeden tylko zdolen jesteś porwać naród cały. Waszyngton Amerykanów. Wspominacie Amerykę? Mości panowie. Żołnierze Waszyngtona nie umieli chodzić w ordynku, ale w łachmanach swoich nosili oręż nad orężem. Poczucie równości obywatelskiej i niezmierzone pragnienie wyzwolenia. Tego oręża, tej wiary należy szukać i u nas. Od pana do chłopa. Na Bóg znajdziemy. Znajdziemy na pewno. Wracajcie do Polski. Gromadźcie. Za nasze spotkanie. I naszą przyjaźń. Na śmierć i życie. Sprawiedliwie mówię, panie dziedzicu, że coś na wsi się dzieje. Ale co u wiaska? Bo ja wiem, przecież mi nie powiedzą. Szepczą tylko, po chałupach się zbierają, o jakiejś rezurekcji gadają. Nie te same chłopy. O rezurekcji? A może to ksiądz proboszcz wielkanocne uroczystości zapowiada? Nie proboszczowa to robota inoświecka. Jakiś taki obcy po okolicy się włóczy i miarkuje, że on to wielmożnemu dziedzicowi chłopów podmawia. My to jesteśmy gotowi. Niech ino Kościusek zawoła, a wszyscy hurmem puńcie na Moskala. Nie będziecie długo czekać. Was, Bartoszu, jestem pewien, ale czy inni pójdą z równą ochotą? Patrzcie na tę glebę. Dobrze uprawiona. Dobrze zasiana. Ląda.
bo dać musi. Dla twego syna upatrzył. O, szkoda, że go nie mam. Byłby stryjkowi pięknie podziękował. Nie żartuj, waćpanna. Niech się znudzi panieńskie próżnowanie. Jasiepanieńsk przyjechał. To taki? No ten, co zawsze do jasiepanienki przyjeżdża. Brygadzierze, do ataku!